Witam serdecznie, 19 grudnia. Przejdę zaraz, pokażę nasze nowe hobby, które powstało u mnie za domem. Mały tor. Jaki on będzie, to się jeszcze okaże. Jazdy motorem na nim nie było. Miejmy nadzieję, że będzie można tu spokojnie sobie trenować troszeczkę, nie przeszkadzając nikomu. I zaczynam od startu. Uwaga, będę delikatnie opowiadał, może coś źle powiem, ale to tam mniejsza z tym. Od tych opon będzie start. Hop. Pierwsza nawrotka, którą pojedziemy tylko raz. Teraz będzie dojazd do głównej hopy, która się znajduje, zbudowana z opon od traktora. Hopa ze zeskokiem. Kto przejedzie, to przejedzie. Kto nie przejedzie, to przeleci. Jak będzie miał takie umiejętności. Banda, nawrotka. Tutaj rząd opon. Następnie cztery krawężniki, które należy przejechać górą. Teraz będziemy zakręcać w prawo do pierwszej kłody. Prawnie będą mnie przejeżdżać, inni będą motor przerzucać bokiem sobie. Następna kłoda i kolejna. Tu się zbliżamy do kłód potrójnych, które jeszcze muszą być spięte i zamocowane. Najwyższa przeszkoda na naszym torze jest to podjazd zrobiony z opon od Fadromy. Ciekawostka, jedna opona waży około 300 kg. Spokojny zjazd. Tutaj coś jeszcze będzie na pewno na tej prostej, ale to zobaczymy. Hopa delikatna, malutka, z której skaczemy z niskiego. Spadamy dużo na dół. Zawrotka. Tu coś planujemy też położyć, ale to w przyszłości. Muldy. Pierwsza. Druga. Trzecia. Czwarta. I piąta. Pomiędzy piątą a szóstą bardzo mało miejsca. Warto przeskoczyć. Kolejna. Hopka, jak widzicie, jeszcze nic nie jest tutaj ujechane. Dopiero jest tylko porównane, pokrabione, to wszystko jeszcze będzie. Tu szup, taka będzie tutaj szybka sekwencja z bandami. Gdyby tutaj na dużym gazie można jechać na dwójce, trójce, może nawet. I to będzie właśnie taka ósemka, można powiedzieć, bo z tego się robi taka mała ósemka. Tu kolejna banda usypana. Będziemy łapać tą bandę i na kolejną hopę, z której trzeba się już delikatnie złożyć, będzie delikatny wyskok. Można oczywiście również ją przejechać. Będzie uskok w prawo. Tutaj będą ułożone płyty. Będzie podjazd albo słupy, zobaczymy. Tu jest znowu z niskiego, spadamy na wysokie. I tu jedna z najtrudniejszych przeszkód. Mały rozpęd około 15-10 metrów. Wybicie i teraz w środku będą jeszcze kiedyś tam kamienie, ale na początek nie. Komu się uda, będzie to po prostu przelatywał. Hopa z wybranym rowem. Cyk. I cyk. I tutaj będzie kawałek prostej. Oczywiście już nie wracamy na tamte lewe opony, bo to brakuje jednej nitki. Będzie zawrotka. I kolejny raz na hopę. Jak widzicie, przejście tego toru zajęło mi trochę czasu, ale to myślę, że motorem na pewno będzie szybciej. To jest taki pierwszy filmik poglądowy. Później zobaczymy, co będzie dalej. Serdecznie pozdrawiam.